Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj z wyjątkowego miejsca. To nie jest tło za mną, to jest rzeczywiste miejsce, Kalwaria Zebrzydowska, miejsce, gdzie Chrystus, wspominamy śmierć Chrystusa, Jego mękę, Jego drogę krzyżową. Chrystus oddał za nas życie, dla naszego zbawienia. Będziemy to wspominać, będziemy to rozważać już za kilka dni, począwszy od Niedzieli Palmowej w Wielkim Tygodniu. Jestem tutaj dzisiaj z maturzystami. Prosimy Boga o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego na czas egzaminów, zdawania egzaminów dojrzałości. Też będziemy o Was, drodzy maturzyści, pamiętać i tutaj, dzisiaj, ale i za kilkanaście dni w maju. Dzisiaj taki czas, o który prosiliście sami, małe Q&A, pytania, odpowiedzi. Jest tych pytań troszeczkę odnośnie naszej działalności, duszpasterstwa okręgowego Sącz Boga. Pozwólcie, że będę się posiłkował telefonem. Tutaj mam zapisane te pytania. Spróbuję na to wszystko odpowiedzieć. Dzięki Wam w ogóle za te pytania, za zainteresowanie, za to, że nas wspieracie, jesteście z nami i chcecie nam towarzyszyć w tym rozwijaniu się dla Pana Boga, w tym ciągłym dążeniu właśnie drogą Ewangelii do Pana Boga, szczególnie teraz w Wielkim Poście, w Wielkim Tygodniu, który przed nami, ale i w ogóle już od dłuższego czasu, od kiedy Sącz Boga istnieje. Zacznijmy może od pierwszego pytania. Ile osób jest zaangażowanych w Sącz Boga? Macie stałą ekipę? Czy to się zmienia? Czy co wydarzenie? Słuchajcie, tak licząc plus minus zaangażowanych wszystkich, to myślę, że zebrałoby się około 50 osób. Około 50 osób wszystkie sekcje duszpasterstwa Sącz Boga, począwszy od redakcji, poprzez liturgiczną służbę ołtarza, szkole, stowarzyszenie. No jest tego troszeczkę i powiem szczerze, parafialnych animatorów, dekanalnych animatorów, jest tego dużo, tych osób, i to jest piękne, że chcemy się wspólnie rozwijać i się ubogacać. Tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, nie jesteśmy jakimś hermetycznym, zamkniętym stowarzyszeniem, czy po prostu ekipą. Gdzieś może to poszło w eter, że Sącz Boga, no to gdzieś jakaś taka elita, nieprawda. Zapraszamy Was wszystkich i nie, jeżeli chodzi o to nie mamy stałej ekipy, tak? Ta ekipa ciągle się zmienia, ciągle się powiększamy i to jest piękne, bo coraz więcej młodych do nas się przekonuje i też Was wszystkich zapraszamy. Słuchajcie, my nie gryziemy, ale razem wspólnie potrafimy robić rzeczy naprawdę Boże, naprawdę cudowne, naprawdę ewangeliczne i do tego Was zapraszam do różnych naszych sekcji, a jest ich trochę. Naprawdę, naprawdę nie myślicie sobie, że jesteśmy jacyś zamknięci. Sorry za te dźwięki dookoła, ale to już jest nieprzewidywalne. Kolejne pytanie. Długo Wam zajmuje przygotowanie światłości? No słuchajcie, tak powiem Wam szczerze, coraz krócej i dobrze, bo coraz bardziej w Sączu jesteśmy rozpoznawani przez parafię, przez księży proboszczów, też zapraszani nawet w niektóre miejsca i to jest piękne, bo też możemy dzielić się Ewangelią i światłością w ciemności, czyli tą dobrą nowiną o Panu Bogu z innymi parafianami, z innymi młodymi ludźmi. Można się zaangażować jakoś? Kolejne pytanie, to co właśnie było w pierwszym. Super, zapraszamy i można się bardzo zaangażować w różne dziedziny, naprawdę. Od scholi można śpiewać, można być w stowarzyszeniu, można w stowarzyszeniu gdzieś, które zajmuje się promocją naszego duszpasterstwa, pozyskiwaniem różnych środków, reklamą, naprawdę wieloma rzeczami, redakcja, która się naprawdę też rozrasta, liturgiczna służba ołtarza, parafialni animatorzy młodzieży, dekanalni animatorzy młodzieży. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo, czy nawet organizacja Światłość w Ciemności, jest osobna też ekipa, która tam działa, która też robi wszystkie przygotowania do tego wydarzenia. Więc naprawdę zapraszamy, można pisać na Facebooku do nas, przez wiadomość Facebooka albo na Messengerze.
Też mamy na Facebooku podanego maila, Gmaila, też zapraszamy do kontaktu, słuchajcie, zawsze odpowiemy, zawsze służymy, też przecież przez Facebooka wysyłacie intencje nowe, tam też te wszystkie nasze modlitwy i wiecie też, że te modlitwy są realizowane, zapisywane też, no zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś tylko chce się włączyć, jak najbardziej. Kto jest za co odpowiedzialny? No tutaj już troszeczkę o tym powiedziałem. Ja tutaj nie jestem sam, broń Boże, w tym duszpasterstwie, bo jest tak naprawdę nas kilku księży, którzy działają, którzy też pomagają mi w tym wszystkim. Jest ksiądz Marcin, ksiądz Mateusz, ksiądz Damian, drugi ksiądz Damian z Mogilna, czy też wielu innych księży, którzy przyjeżdżają po prostu głosić na światłość w ciemności, homilie, kazania, prowadzić różne konferencje. Naprawdę dużo księży z Nowego Sącza nam pomaga, czy wszyscy proboszczowie, u których gościmy ze światłością w ciemności. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo księży, którzy nam pomagają w tym. Na wszystkich tych etapach, na wszystkich tych sekcjach, które prowadzimy, mamy postawionych takich liderów, którzy temu przewodzą. I ci liderzy też mają w swoich grupach osoby, które zrzeszają i z którymi współpracują. No musimy to jakoś ogarnąć, jeżeli chodzi o taką funkcję, można powiedzieć, czysto administracyjną, żeby ten przepływ informacji, kontakt był jak najlepszy. No bo jest to po prostu trudne ogarnąć tak przez jedną osobę czy przez dwie osoby, 50 osób, które mają się zajmować każda różnymi rzeczami, więc można powiedzieć, że tych liderów jest kilku. Natomiast no, księży też jest kilku, którzy są też za te poszczególne grupy odpowiedzialni, więc nie bójcie się na pewno i jeżeli dołączycie do nas, to będzie na pewno duży z tego pożytek i też znajdziecie sobie jak w którejś z tych grup miejsce. Jak powstało Sącz Boga? To już było mówione kiedyś, tak? Jak powstało Sącz Boga, zrodziło się to z tak naprawdę pomysłu młodych ze strony, która już istniała na Facebooku, strony, która zrzeszała młodych odnośnie przygotowania Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. My tak tę stronę przejęliśmy, pociągnęliśmy i już można powiedzieć fajnie się to rozkręciło. Gdzie działacie? No, w Nowym Sączu, powiem krótko, w Nowym Sączu i okolicach. Duszpasterstwo okręgowe, tak? I zapraszamy też i okolice Nowego Sącza, nie tylko miasto obejmujemy, więc też okolice już o tym wiedzą doskonale, że takie zaproszenie jest do Was skierowane. Kiedy i gdzie następna światłość? No nie wiem, czy mogę zdradzać, kiedy i gdzie następna światłość, ale skoro już dotrwaliście do tego momentu w filmiku, to już mogę powiedzieć, następna światłość jest u Świętej Małgorzaty w Farze Sądeckiej. A kiedy? No to ostatnia, jak zwykle, niedziela miesiąca, to już sobie tam policzcie w kalendarzu. Dlaczego jesteście w Sącz Boga? Jak tam trafiliście? Dlaczego ja jestem w Sącz Boga? Trafiłem tutaj przez księdza biskupa, tak, posłał mnie do Nowego Sącza z prośbą, żebym zajął się młodzieżą, więc jakoś próbuję się tą młodzieżą zajmować. A jak młodzi trafiają do Sącz Boga, słuchajcie, to nie jest jakieś, że są z jednej parafii zrzeszeni. Z przeróżnych parafii Nowego Sącza ci młodzi są w Sącz Boga i naprawdę to zaproszenie jest skierowane do wszystkich. Co daje każdemu z Was Sącz Boga? Nie chcę odpowiadać za wszystkich, ale Sącz Boga na pewno mi daje taką świadomość, że jestem Kościołowi potrzebny bardzo i młodym potrzebny. Bo to dzięki właśnie młodym Sącz Boga powstało i oni nieraz mówili i mówią: proszę księdza, my chcemy Boga. My chcemy Boga, my chcemy iść do ludzi. Z dobrą nowiną, my chcemy Boga głosić, my chcemy Boga bardziej poznawać. Jakie macie marzenia odnośnie stowarzyszenia? No jak największe, tak? Żeby Sącz Boga się rozrastało, żeby Sącz Boga też obejmowało no, już tak konkretnie całe miasto i byśmy mogli robić różne piękne inicjatywy modlitewne, eventy, wieczory modlitewne, dni skupienia, kursy. To jest nasze marzenie, tak? Wszystko dla Was. Wszystko dla młodych i myślę, że to się spełni, jeżeli to będzie tylko Boża sprawa. Co najbardziej lubicie robić w Sącz Boga? Jakie chwile są Waszymi ulubionymi? Co najbardziej lubimy, jakie chwile są ulubionymi? No, na pewno najpiękniejszymi chwilami są te, które pokazują, że ludzie, którzy przychodzą na nasze wydarzenia, na to, co robimy, którzy reagują na fanpage'u, po prostu są uśmiechnięci, po prostu poznają Boga, cieszą się Nim.
jesteśmy spełnieni, uśmiechnięci, kiedy możemy dawać innym Boga. To jest piękne. Sącz Boga, nie? Sącz Boga cały czas. Dla mnie, słuchajcie, to zawołanie to nie jest tylko jakiś tam symbol, to nie jest tylko jakieś tam puste słowo. Ja mam się karmić Bogiem. Teraz szczególnie w tych dniach, które nadchodzą, w dniach Wielkiego Tygodnia, chcę być z moim Bogiem, chcę się Nim nakarmić. Chcę przeżyć z Nim te święte dni, wtedy, kiedy cierpiał, wtedy, kiedy umierał. Za mnie. Wtedy, kiedy zmartwychwstał dla mnie. Przeżyjcie te dni. Właśnie z taką refleksją w sercu, że Chrystus jest, działa i żyje w moim otoczeniu, w moim świecie, w moim życiu. Na życzenia jeszcze przyjdzie czas. Na chwilę obecną przeżyjcie te dni właśnie z tą świadomością, że Bóg umiera na krzyżu dla nas. Zostańcie z Panem Bogiem. Szczęść Boże.